Jolowagen, samiec alfa na randomach, dzik. Tak określamy obiekta 268 wersja 4. Ja miałem okazję dzisiaj pierwszy raz z nim zagrać i łomaryjko, tego nie da się opisać, to trzeba poczuć. Witajcie bardzo serdecznie, ja nazywam się Skubany i dzisiaj kilka słów o moim nowym nabytku, czyli obiekcie 268 wersja 4, niszczyciel czołgów rosyjski 10 poziomu. Pokrótce historia, wszedł do gry, wszyscy uważali go za bardzo OP. Jedyną instytucją, która nie widziała problemu, był Wargaming. W końcu został trochę znerfiony, ja wtedy nim nie grałem, a naprawdę żałuję, ponieważ mam go już po nerfie i zasadniczo uważam, że przewyższa wszystkie inne niszczyciele pod praktycznie każdym względem. Żadnym innym nie można sobie pozwolić na takie rzeczy, jak na rzeczy, którym można pozwolić sobie Jolowagenem. I tak naprawdę, naprawdę tego nie da się opisać, to trzeba poczuć, jakim człowiek jest bezkarnym w tym niszczycielu czołgów niejednokrotnie. Możemy po prostu zagrać, wyjechać przeciwnikowi na twarz i w większości przypadków przeciwnicy będą od nas rykoszetować. Przypomnę, malusie weak spoty, i tutaj malusie to jest żadna przesada, ponieważ tak naprawdę mamy jeden weak spot tutaj i to jest ta najmniejsza dolna płyta, w tą jest się bardzo ciężko wbić. Mamy tutaj weak spot, w niego oczywiście wchodzi, no i z kumulacyjnych można się wbijać tak. Moja reakcja zawsze, jak trafiałem na dzika naprzeciwko, szczególnie syndrom się nasilił, jak dużo mniej albo w ogóle przestałem grać goldem, to jadę na inną flankę. W zasadzie obiekt 268 wersja 4 był też powodem, dla którego miałem chyba 4-miesięczną przerwę od WOTA. Znaczy, to był po prostu to posunięcie Wargamingu, które przelało czarę goryczy i po prostu stwierdziłem, że okej, na razie jestem tutaj niepotrzebny, macie swoje plany, swoją wizję, jest okej. W każdym razie dalej zasadniczo bardzo niechętnie walczę z dzikiem. No cóż, mam troszkę... Zawsze się znajdzie łatwiejszy przeciwnik, z którym nie będę się musiał pocić. Rzeczywiście przeciwnik, który jest do nas przodem, jeśli zajadą nas już od boku, to naprawdę niewiele jesteśmy w stanie skórać, ale od przodu, no, samiec alfa to mało powiedziane. 2392 obrażeń w każdą minutę. Do tego działo, podstawowa penetracja 293 penetracji, 650 obrażeń, 360 penetracji na pocisku premium, także jest olbrzymi potencjał i przy 293 penetracji nie trzeba nawet zbytnio używać golda, ponieważ i tak większość będzie wchodzić. Ale to, co determinuje dzika i co determinowało przed nerfem, o, 666. Była jego prędkość i zwinność. Aktualnie to jest 50 km na godzinę i czuć tą prędkość, co prawda nie ma już tak, jak było przed nerfem, czyli jedziemy przed wszystkimi ciężkimi, zanim one dojadą, rapimy każdego przeciwnika, którego spotkamy. Nie jest to już możliwe, ale i tak możemy jechać, trzymać się z, ewentualnie być troszkę za i robić niesamowite wyniki. Co największą radochę sprawia mnie w tym niszczycielu, skoro już zasiadłem, to zasiadłem za jego sterami, to fakt, że można bezczelnie wyjechać innym graczom na twarz, nie zostać ani razu przebitym i zrejpić ich do zera. Słaby punkt w takiej sytuacji, musimy bardzo uważać, żeby przeciwnik nas nie objechał, ponieważ tak jak obiektem 263, tak i tym steruje się trochę jak lotniskowcem, także można nieźle się naciąć, jak już przeciwnik zajedzie nas od boku, może być naprawdę słabo. Rozrzut działa 0,40, to nie jest niszczyciel czołgów, pewnie już to wiecie, do kampy to jest niszczyciel, po prostu jolo i do przodu, robimy pierwszą linię. Możemy być tą jednostką, zazwyczaj jest taki problem na randomie, że stoi pięciu i żaden nie pusznie, bo nie chce stracić HP. Dzik się nadaje do tego idealnie i tak naprawdę żadna jednostka, żaden pojazd World of Tanks, niezależnie od poziomu, nie może sobie pozwolić na coś takiego, że przejeżdża długą, prostą, pod ostrzałem skraca i jeszcze w większości przypadków nie traci HP, bo nikt nie trafił w weak spota. Na to nie można sobie pozwolić 263 czy jego poprzednik, bo ma dużo większą dolną płytę, na to nie może pozwolić sobie Luwę, na to nie może sobie pozwolić żaden czołg ciężki, 7,5, Mausien, whatever, żaden, to potrafi tylko dziki, to sprawia niesamowitą radochę, kiedy
na przykład na Zatoce Rybackiej całą prostą na ciężkich pod ostrzałem przejeżdżamy, jadą za nami oczywiście nasi sojusznicy, nic nie tracimy, zrobiliśmy jeszcze po drodze 1500 Damaszku, no i zaczyna się walka, gdzie jeśli dobrze kombinujemy, przeciwnik nie jest w stanie nas przebić, a z kolei my przebijamy przeciwnika za każdym razem, także uśmiech od ucha do ucha, no co tu powiedzieć. Nagrywam ten materiał przede wszystkim, bo jestem zachwycony dzikiem i dzik podobno po nerfie już nie jest OP. Nie, on jest dalej OP. On jest naprawdę bardzo silnym niszczycielem czołgów i w zasadzie już go ochrzciłem zderzacz hadronów, ponieważ no potrafi z tyłka zrobić jesień średniowiecza innym czołgom, niezależnie od poziomu, czy to będą ósemki, dziewiątki, dziesiątki. Myślę, że ósemki tak naprawdę do niego startu nie mają, już można wyjść z bitwy, jak się go spotka naprzeciwko, bo nic nie będzie się w stanie poradzić. Czy są jakieś słabe punkty tego niszczyciela? Nic, co zaważyłoby o ocenie. Oczywiście, on jest duży, jednak trzeba sobie też powiedzieć, że bok ma całkiem fajnie opancerzony też i niejednokrotnie w to nam nie wejdzie, w to, także panie, no tylko w Związku Radzieckim były możliwe takie cuda. Oczywiście koniecznym jest przefiltrowanie wszystkich informacji płynących z Rosji przez białoruską firmę i mamy OP niszczyciel, który naprawdę jest dużo warty i którym gra się rewelacyjnie. Jeśli chodzi o pancerz 260 z przodu, tu tylko przypomnę, że jak pancer Esto ma 200 z przodu, także jest pewna różnica. 100 po bokach, 45 z tyłu, 2000 punktów życia. Mówiłem już o prędkości maksymalnej, która wynosi 50 na godzinę i zasadniczo w telegraficznym skrócie naprawdę bardzo dobry, to mało powiedziane. OP lepiej, także jeśli jesteście gdzieś blisko albo poddaliście się na którymś czołgu, tu nie wspomnę, że 9, 8, 7, 6 są bardzo fajne, warto wrócić do tematu, bo ja teraz z perspektywy po pierwszych bitwach bardzo żałuję, że nie miałem go od razu, bo to byłoby naprawdę coś. Kupa świetnej zabawy dla przeciwnika, no cóż, z przewagą kupy, także warto go mieć i warto nim pojeździć, bo można naprawdę zrobić cuda na kiju. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji kanału. Zapraszam Was również na streamy, które odbywają się regularnie. Szczegóły w opisie filmu. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Skubany.